Z tymi wysyłaniem tych cold maili jest taka u mnie śmieszna sytuacja, że ja po prostu myślałem, że wszyscy tak robią. Jak piszesz dla pieniędzy, to nigdy nie napiszesz czegoś, co będzie tych pieniędzy warte. Że to, że za tym musi iść coś więcej. Copywriting nie polega na tym, żeby myśleć, co ja chcę, tylko polega na tym, żeby myśleć, co chce klient. Ja uważam, że warto powiedzieć klientowi o tym. Jeżeli na przykład te kłopoty zdrowotne mogą ci jakoś utrudniać pracę, no to warto na początku już powiedzieć klientowi, że jest taka sytuacja, że masz jakiś tam kłopot, żeby potem nie było po prostu jakichś tam niedomówień, jakiegoś przypału. Powiem tak, zdanie nie chce mi się, można, czy tam nie chciało mi się, można napisać na wiele sposobów. Można. A też to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie jest dobry w pisaniu, to nie może na pewno zostać copywriterem, bo pisania się można nauczyć. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema. Jedni mówią, że nie mogą zrobić tego czy tamtego, bo niepełnosprawność i używają tego jak wymówki. Inni biorą swoją niepełnosprawność i robią z niej swoją siłę i wyróżnik marki. Tak zrobił Nick Vujicic, który urodził się bez rąk i bez nóg, a mimo to został mówcą motywacyjnym. Jeździ po świecie i opowiada, jakie życie jest piękne. Ale to nie on jest dzisiejszym naszym gościem. Z nami dzisiaj najbardziej pozytywna osoba w polskim copywritingu, czyli Tomek Socha. Siema Tomasz. Siemanko wszystkim, siemanko Daniel. Bardzo fajnie, że się pojawiłem w tym tutaj podcaście. I w ogóle chciałem wam wszystkim podziękować za to, że jesteście i tobie podziękować za to, że zaprosiłeś mnie do tego podcastu. Oglądam wszystkie odcinki, w ogóle polecam. I chciałem powiedzieć, że bardzo fajnie, że nawiązałeś do Nika Vujicicia, bo my mamy trochę wspólnego ze sobą rzeczywiście, bo on ogólnie jest ewangelizatorem. Trudne słowo, nie mogłem powiedzieć. A ja też w sumie mam dość bliską relację z Bogiem, więc tutaj podoba mi się, że akurat to porównanie padło. Chociaż ja uważam, że wiesz, Nick Vujicic jest tu, ja jestem tu, więc trochę jednak na wyrost, ale aspiruję do tego, żeby też kiedyś może zostać taką osobą, dzięki której ludzie będą czuli się lepiej. No i rzeczywiście niektórzy nawet mi już mówią, że tak jest poniekąd, więc myślę, że ta pozytywność dobrze działa na ludzi i takich ludzi potrzeba, więc no... Wzorem Nika Vujicica też staram się taki być i pomagać ludziom. I ty też pomagasz ludziom, więc no myślę, że to jest ważne w tych czasach, co wyjdzie w następnych pytaniach na pewno, że ta pozytywność jednak się przydaje ludziom i trzeba ją przekazywać. Także no, lecimy dalej. To się zgadza, że w Polsce w copywritingu być, a jeszcze o copywritingu uczyć, to trzeba naprawdę być optymistą, ale pierwsze pytanie standardowe musi paść. Co ostatnio napisałeś za kasę? To dzisiaj akurat wystawiłem fakturkę za to, to tak jak to mogę powiedzieć, to był artykuł dla herbaciarni na temat herbaty pomagające na alergię. No i tam się znalazła na przykład szałwia, herbatka z szałwii, która pomaga udrożnić drogi oddechowe na przykład. Znalazły się też herbatki na przykład z czarną porzeczką, która zawiera dużo antyoksydantów i te antyoksydanty pomagają oczyszczać organizm, co też tam pomaga troszeczkę przy różnych reakcjach alergicznych, żeby te reakcje powstrzymać. Ale jeszcze dalej zrobiłem właśnie dzisiaj teksty, za które dopiero co się będę rozliczał, bo to dopiero zaczynam projekt, z tematyki, którą też często poruszasz, więc ja też poruszę. Tam było o terapii psychologicznej online, czyli że możesz sobie przez internet rozmawiać z terapeutą. Ja wiem, że ty na przykład uczęszczasz na te terapeutyczne różne sesje, więc też chciałem na ten temat wspomnieć, bo to jest ważne. Akurat mi się trafiło takie coś. I tam opisywałem, że właśnie też internet daje takie możliwości, że jeżeli nie masz czasu albo nie masz możliwości pójść sobie na terapię do tego psychoterapeuty, no to możecie się umówić internetowo, więc nawet w tym względzie widzisz, technologia potrafi pomóc człowiekowi, żeby doszedł do siebie po jakichś tam trudnych przeżyciach. No i cieszę się, że taki temat podjąłem, bo
Ja też jestem przykładem tego, że rozwój ten technologiczny pomaga ludziom się rozwijać. Na przykład osobom niepełnosprawnym, czy uczęszczać na te terapie online, kiedy na przykład nie mogą pójść fizycznie, czy na przykład zdobyć pracę. Więc takie rzeczy napisałem za pieniądze ostatnio. Okej, no właśnie będziemy o tym mówić, no bo chcielibyśmy się pewnie wszyscy dowiedzieć, skąd u ciebie była decyzja o copywritingu, dlaczego copywriting i co spowodowało, że Tomek Socha pomyślał, kurde, może bym zaczął pisać za pieniądze. Najpierw, zanim pojawiła się ta myśl o pisaniu za pieniądze, no to pojawiła się myśl o pisaniu po to, żeby zająć czymś swoje myśli, no i też, wiesz, troszeczkę się odciąć od różnych zmartwień, problemów, no bo jednak ja od dziecka z moją mamą jeździłem na rehabilitację, mama mnie woziła na różne te zajęcia, które miały mi pomóc jednak trochę to moje zdrowie poprawić, utrzymać. No i wiadomo, dla dziecka jednak te problemy zdrowotne to nie jest nic fajnego. No, znaczy nawet dla dorosłej osoby, ale dla dziecka to jest, proszę mi wierzyć, razy dwa. Dziecko jeszcze nie za bardzo rozumie, dlaczego to się dzieje, dlaczego akurat ono musi w ogóle uczęszczać na te wszystkie rehabilitacje. Próbowałem jakoś to odreagować. Na początku odreagowałem trochę inaczej, na przykład uciekałem w świat fantazji, grałem sobie na przykład w gry komputerowe, na przykład w Diablo, Diablo 2 konkretnie. Ta zajawka do gier fantazy posunęła mnie w kierunku, żeby pisać opowiadania. Czyli widzisz, tutaj spotykamy się, bo ty też zaczynałeś od tej artystycznej działalności. No to ja zacząłem sobie pisać na początku opowiadania fantazy, potem pisałem jeszcze wiersze, no i potem dorastałem, dochodziło już do tej sytuacji, kiedy trzeba było decydować o tym, gdzie ja bym chciał pracować. Tylko że u mnie jest taki problem, znaczy to nie tylko u mnie, u każdego, że to niekoniecznie ja powinienem myśleć, co ja bym chciał zrobić, tylko najpierw trzeba pomyśleć, co ja mogę robić w mojej sytuacji. No bo na przykład powiedzmy, że chciałbym zostać, nie wiem, stolarzem, tak jak mój tato, no ale to jest jednak fizyczna praca, która wymaga dużo sprawności. No ja tej sprawności fizycznej za bardzo nie mam, więc trzeba było poszukać jakichś takich zajęć, w których ta moja niepełnosprawność nie będzie mi przeszkadzała. Czyli no, ja w ogóle poszedłem na początku do szkoły policjalnej na kierunek bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Pomyślałem, że ja będę wypożyczał książki, będę bibliotekarzem, no i myślę, zostanę bibliotekarzem, no i próbowałem po tym bibliotekoznawstwie sobie znaleźć pracę. Poszedłem do biblioteki w moim miasteczku, no i tam pracowałem troszkę, głównie na stażach w sumie. W końcu sobie pomyślałem, że kurczę, no ja muszę dojeżdżać do tej pracy w sumie codziennie, 5 dni w tygodniu. To jest 8 godzin, znaczy 7 godzin pracy w moim przypadku, bo osoby niepełnosprawne mają skrócony etat, tam zamiast 8 godzin mają 7, no ale to i tak sporo. Ja jestem dodatkowo z małego miasteczka, cały czas mieszkam w Rudniku nad Stanem, tutaj nie ma za wiele możliwości dla osoby z niepełnosprawnością fizyczną. No a potem jeszcze się okazało, że wybuchła pandemia pewnej choroby i tego powodu mój brat, który jest programistą, zaczął pracować z domu. To jest bardzo ważna informacja, uwaga. Wtedy ja zobaczyłem, że kurczę, to jest tak, że możesz sobie siedzieć w domu i sobie pracować i sobie zarabiać pieniądze. Nie musisz nigdzie jechać. I sobie myślę, o kurde, to jest dobry plan. Ja muszę też tak robić. No i w tym momencie sobie tak kminiłem, co ja mogę robić zdalnie. No to sobie pomyślałem, no przecież ja lubię pisać. No a trochę przyjemności się od życia należy, więc fajnie by było, jakbym ja w ogóle mógł pisać zawodowo, skoro lubię to robić. Zwłaszcza, że ja już próbowałem, bo ja próbowałem w ogóle też swego czasu wydać książkę dla dzieci, próbowałem wydać wiersze. Jeszcze próbowałem wkręcić się do wydawnictwa przy okazji, może na jakiegoś korektora albo redaktora. Później sobie przypomniałem o tym copywritingu. Nie bardzo miałem śmiałość w ogóle wchodzić w ten copywriting, no bo raz, że kojarzyłem, że ten copywriting to jest w sumie taka bardziej praca taka dorywcza, tak sobie myślałem, bo jeszcze nie wiedziałem, co to jest, a ja to w sumie nie wiedziałem, czy mi taka praca wystarczy, czy ja bym potrzebował może czegoś na stałe. A to sobie myślałem też, że copywriting to jest bardziej pisanie jakichś tam ofert sprzedażowych, takich
na przykład haseł reklamowych czy opisów produktów, a ja bym może chciał bardziej pójść w jakąś publicystykę, a to pomyślałem, że nie wiem, że ten copywriting to jest takie zajęcie, że musisz sobie samodzielnie szukać klientów, że musisz samodzielnie się rozliczać, no i ja nie wiedziałem, czy ja sobie poradzę, no i tak jakoś nie wszedłem w ten copyright. Mimo że mój brat działał ze mną troszeczkę, zlecał mi na przykład pisanie jakichś artykułów na stronę mojego taty, który jest stolarzem właśnie i ma swoją firmę. No to ja mu pisałem artykuły, nie wiedząc, że to jest w ogóle copyright. No ale pisałem te teksty dla mojego taty, dla firmy, no bo akurat taka była potrzeba, no to myślę, dobra, pomogę, przy okazji czymś się zajmę, bo to troszeczkę zawsze zajęcie się znajdzie, to trochę się człowiek wtedy bardziej ucieszy, że ma co robić, że się może do czegoś przydać, a nie że siedzi cały czas w domu i się patrzy w sufit. No i ja wtedy robiłem te teksty pierwsze copywritingowe, nie wiedząc, że to jest copywriting, a później po paru latach przypomniałem sobie o tym copywritingu, że dalej nie wiem w sumie, co to jest ten copywriting, ale dobra, już spróbuję. I tak się narodziła decyzja, chaotycznie trochę to opowiedziałem, ale tak to się zaczęło. No i teraz dalej. Pomyślałem, skoro ja chcę ten copywriting robić, to przydałoby się trochę dowiedzieć o tym copywritingu, co to jest w ogóle ten copywriting. No to ja zacząłem sobie szukać w internecie informacji o tym copywritingu i na YouTubie. No to na YouTubie wtedy natknąłem się na takiego znanego nauczyciela copywritingu, Kubę Karamarę, który publikuje filmiki o copywritingu i on tam tłumaczył w ogóle na przykład, jak napisać artykuł blogowy, jak napisać opis produktu, jak napisać to, tamto, siamto, ale zaraz, czekaj. Ja się dowiedziałem wtedy, że ej, to copywriterzy piszą artykuły? Ty, kurde, to jest w ogóle niesamowite, no ja chcę pisać artykuły w sumie też. No to ja oglądałem tego Kubę, a potem jak już sobie pooglądałem, to zacząłem szukać kolejnych rzeczy. Natrafiłem potem na agencję bardzo ważną dla mnie, Kuźnię Treści. Znaczy wtedy to była Kuźnia Treści, teraz jest Agencja Kuźnia, zmienili nazwę. No i ja im jestem bardzo wdzięczny, bo przyjęli mnie do siebie jako totalnego takiego jeszcze żółtodzioba, że tak powiem. Natknąłem się też na ich filmiki na YouTubie, w sensie Kuźni Treści, bo oni też tam publikowali różne dla początkujących copywriterów, gdzie tłumaczyli, jak napisać to, jak napisać tamto, jakieś tam podstawy podstaw. No i bardzo mi się podobało, jak tam Marcin Cichocki tłumaczył te różne zagadnienia z copywritingu. On to tak tłumaczył, że ja ci powiem, od razu łapałem, o co chodzi. Naprawdę gość, muszę tutaj pochwalić, ma taką zdolność do uczenia ludzi, do wyjaśniania ludzi w taki sposób, że od razu łapiesz, o co chodzi. Potem pomyślałem, że chciałbym napisać po prostu do tej agencji, żeby im podziękować ładnie jakoś za to, że oni udostępniają te filmiki. Przy okazji tam napisałem, że uczę się od nich, że też, że chciałbym zostać copywriterem i fajnie, że oni mi tak pomagają. No i dostałem odpowiedź, że no to jak chciałbyś zostać copywriterem, no to może wiesz co, pokaż nam, czy masz może jakieś swoje teksty. No to ja myślę sobie, w sumie mam, no bo ja napisałem kiedyś parę artykułów dla takiego magazynu internetowego o hip-hopie, Pop Killer, i pomyślałem, pokażę im te artykuły. No to pokazałem, to oni odpisali, no to zaprosili mnie do siebie po prostu, żebym z nimi tam współpracował w takim razie. Widocznie im się spodobało, no i wszedłem do nich w ogóle trochę się obawiając też tego wejścia, bo ja jestem taki, mam charakter niestety trochę stresowy, i ja się zawsze trochę boję jednak. Zawsze podchodzę z rezerwą do wszystkiego, co robię. Nie wiem, czy mi wyjdzie zawsze. Dobra, wszedłem do tej Kuźni Treści i zacząłem dla nich coś tam pisać, pierwsze teksty. Zdziwiło mnie bardzo, że mi to nawet fajnie idzie. Dostałem od nich tam dużo pochwał i w ogóle. I też zrobiłem sobie przy okazji potem jeszcze kurs od nich, potem kolejne kursy robiłem, potem odważyłem się do tego, żeby odezwać się jeszcze do jakichś innych klientów, znaleźć sobie jakichś swoich klientów. Znalazłem między innymi te herbaciarnie. A dlaczego copywriting? No trochę dlatego, że nie miałem innego wyboru też. Bo trochę mnie ta niepełnosprawność do tego zachęciła, żeby właśnie w to wejść. Bo dostrzegłem tutaj swoje możliwości, że akurat tutaj mogę coś zrobić. No i zacząłem robić. Trochę się rozgadałem, sorki, no ale fajnie, można tutaj sobie u ciebie fajnie pogadać, widzisz, masz wpływ taki na ludzi, że się rozgadują.
To jest taka technika z przesłuchań z amerykańskich służb, wiesz, że pozwalasz mówić i milczysz i wtedy usłyszysz rzeczy, których normalnie byś nie usłyszał. Ale ja usłyszałem jedną ciekawą rzecz, kilka ciekawych rzeczy, ale na jednej chcę się skupić, że powiedziałeś, że jesteś osobą stresującą się, osobą, która z rezerwą podchodzi, osobą, która się boi, ale mimo to napisałeś do Kuby, napisałeś do Kuźni, napisałeś do innych klientów, czyli jest ten strach, ale mimo to zrobiłeś to, bo wiele osób właśnie na etapie strachu się zatrzymuje. Czy jest coś, co chciałbyś tym osobom powiedzieć? Tym osobom, które chcą coś zrobić, chciałyby coś zrobić, ale boją się to zrobić. To ja tutaj się posłużę takim bardziej hardkorowym przykładem mojej niepełnosprawności znowu, bo ja mam przepuklinę oponowo-rdzeniową ogólnie. Tej niepełnosprawności jest tak, że większość osób niestety porusza się na wózku inwalidzkim. Ja akurat mogę chodzić, co jest w ogóle błogosławieństwem ogromnym i w ogóle Jesus, o Jezu, ale cudownie. Ale właśnie też mogło być tak, że mogłem trafić w sumie na ten wózek. No ale ja i moja mama i w ogóle mój brat, moja rodzina cała, mój tata też, jednak wzięliśmy się za robotę. No bo wiesz, jak słyszysz, że masz niezbyt dobrze rokującą sytuację zdrowotną, że może być jednak nie za bardzo, jest prawdopodobieństwo, że się ci pogorszy, no to możesz po prostu załamać ręce i nic nie robić. Bardzo to jest możliwe niestety, że ktoś tak zrobi, że po prostu oleje wszystko, no bo w sumie już chyba nie ma nadziei. Olewamy temat, dobra. Ale my nie olaliśmy tematu. My żeśmy się wzięli za robotę po prostu, bo trzeba coś z tym zrobić. Jest trudna sytuacja na horyzoncie, ale trzeba, właśnie dlatego trzeba wziąć się za robotę. No i ja powiem tym copywriterom teraz na tym przykładzie i na tym moim przykładzie. Ja się bałem, że mi nie wyjdzie w ogóle nic kompletnie w życiu nawet. Nie tyle, że copywriting, ale że w ogóle nic z tego w ogóle nie będzie całkowicie. No ale jesteś pod ścianą. Kiedy jesteś tak pod tą ścianą i już ci się wydaje, że naprawdę nic z tego nie będzie, no to wtedy powstaje w tobie ten bunt, że kurde, ja jednak zrobię, że coś z tego będzie, nie? Upierasz się przy tym, że jednak ci się uda. No bo ja jestem jednak stresowy i bojaźliwy, ale jestem też zarąbiście uparty. I jak pomyślę, że ma być, to ma być. Pomyślałem sobie tak, że ja w sumie chcę pisać te teksty. No i będę pisać te teksty. No w sumie czemu nie? No pójdę, zrobię to, napiszę do nich. Czy gdyby mi w ogóle nie odpisał Kuba i Kuźnia, to czy coś by się stało? Złego, strasznego? No, chyba by się nic nie stało. Ja jestem bardzo wdzięczny w ogóle tym ludziom, którzy mi pomogli na początku, ale gdyby oni mi nie pomogli, to i tak prawdopodobnie bym sobie jakoś poradził, nie? Ja po prostu chciałem coś robić i zrealizować też swoje to marzenie o tym pisaniu. No i wtedy pomyślałem, że no jak nie spróbuję tego, no to się nie uda, nie? No bo jak nic nie zrobisz, to nic nie będzie zrobione, nie? A jak chociaż spróbujesz i ci nie wyjdzie, no to przynajmniej będziesz mieć satysfakcję, że próbowałeś. Dlatego polecam wszystkim potencjalnym copywriterom, żeby jednak spróbowali. Teraz naprawdę są możliwości, są takie możliwości. Ja zaczynałem na przykład jeszcze przed czatem GPT, a teraz masz czata i możesz sobie w niego wpisać nawet, jak zacząć w copywritingu, kurde. No i on ci napisze, że tam, co możesz zrobić. Możesz się czata GPT napisać, jak napisać artykuł blogowy i on ci wyjaśni. Teraz jest mega łatwo zacząć, tylko trzeba się odważyć właśnie, no pooglądajcie sobie podcast Daniela na przykład, to będziecie wiedzieli co robić. Poczytajcie sobie gdzieś na blogach jakichś agencji marketingowych. Kompletnie nie wiecie co zrobić, to napiszcie na tej grupie na Facebooku dla copywriterów: ej, słuchajcie ziomeczki, chcę zacząć w copywritingu, jak zacząć w copywritingu, ej. Jest niestety ryzyko, że niektórzy was będą jechać za to, że jak wy w ogóle śmiecie zadawać takie pytania ludziom poważnym, którzy są copywriterami i pracują za więcej niż 10 zł za 1000 znaków, ale no zadaj to pytanie po prostu, zadajcie to pytanie ludziom po prostu. No nie bójcie się w ogóle odezwać do kogoś, słuchaj, nie wiem jak się pisze artykuł blogowy, w ogóle weź mi wyjaśnij. No i ktoś ci to wyjaśni, no. Jak ci nie wyjaśni, no to co się stanie? Nic się nie stanie. Radzę spróbować. Wyjdzie, to wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie.
Mądre, podobało mi się zwłaszcza to zdanie, że jak nic nie zrobisz, to nic nie będzie zrobione. No kurde, kwintesencja produktywności. Efekt bierze się tylko z działania. I to też jest fajne, to takie, znaczy fajne, zależy od perspektywy, nie? Że jak jesteś pod ścianą, to albo coś zrobisz, albo przepadniesz, nie? I ty postanowiłeś coś zrobić. I to jest fajne, bo wiele osób ma ten dar na przykład, nazwijmy to roboczo darem, że nic ich nie boli, kiedy budzą się rano, że mogą chodzić o własnych siłach bez żadnego problemu, bez żadnych rehabilitacji i robią z tym to, że cały dzień siedzą na dupie, nie? I mało tego, że siedzą na dupie, jeszcze narzekają, że nic się nie dzieje, że klienci sami nie przychodzą, że sami pieniędzy nie przynoszą, że trzeba się uczyć. Uczyć? Ocipiałeś? Uczyć? Czemu mówisz? Ja w szkole się uczyłem, teraz chcę pracować. Teraz chcę pracować i zarabiać pieniądze. To fajnie pokazuje, że są ludzie, którzy mają wyniki i są ludzie, którzy mają wymówki. I chciałbym, żeby to wybrzmiało. Ale teraz wrócę do tych kwestii rehabilitacji, tego uporu. Bo pamiętam, zapadło mi w pamięć takie zdanie, gdzieś było pytanie o specjalizację i wspominałeś, że tyle się po tych rehabilitacjach najeździłeś, że siłą rzeczy się tego nauczyłeś. Skąd pomysł, żeby to wziąć jako specjalizację do copywritingu? O, to ja zacznę tak, bo z kolei teraz mi się spodobało to, co powiedziałeś o tych ludziach, którzy wstają i ich nic nie boli. To ja z kolei mam tak, że jak wstaję i nic mnie nie boli, to sobie myślę, what the fuck, to dlaczego by nic nie boli? No kurde, no muszę iść do lekarza, no wstałem, nic mnie nie boli dzisiaj, no kurde, co się dzieje, what the hell. Osoby niepełnosprawne mają inną perspektywę, powiem szczerze. Chociaż no też nie wszystkie, no bo są tak różne przypadki niepełnosprawności i tak dużo takich osób, że to nie można generalizować. Ja w sumie mogę wypowiadać się tylko za siebie tak naprawdę. No ale wróćmy do pytania, bo żebym nie odpłynął za daleko, także do brzegu. Skąd pomysł na tę specjalizację? No to dlatego, tak jak ci mówią inni copywriterzy, na przykład nasza droga przyjaciółka Ania Różak opowiadała o podróżach, no bo ona się interesowała podróżami, pracowała w podróżach, więc siłą rzeczy zajęła się pisaniem o podróżach. Inne osoby, które były u ciebie w podcaście, również mają taką specjalizację, jaką mają, ponieważ pracowali prawdopodobnie w zawodzie, który tę specjalizację im zaprezentował. Ty robisz w ubezpieczeniach, ponieważ pracowałeś w rankomacie i zajmowałeś się ubezpieczeniami. A u mnie specjalizacja dotycząca niepełnosprawności i fizjoterapii wynika z tego, że no akurat nie z tego, że pracowałem w tym, ale właśnie z tego, że no przez długi czas właśnie jeździłem z mamą na rehabilitację, poznałem temat niepełnosprawności, znaczy no cały czas mam z tym do czynienia w sumie, nawet w tym momencie i poznałem ten temat, no i tak właśnie oglądałem twoje te filmiki tutaj, te twoje podcasty i ty tutaj tak mówisz o tych specjalizacjach. No to ja pomyślałem, no Daniel mówi, że trzeba mieć specjalizację. No to ja muszę sobie ogarnąć coś w takim razie, jakąś specjalizację. No to co ja zrobię? No i tak myślę. No i tak pierwsza z brzegu właśnie pojawiła się ta niepełnosprawność moja. Ta moja fizjoterapia, że jeździłem na ćwiczenia i coś tam wiem o tym, no to może w tę stronę. No i dobra, pomyślałem sobie tak na spontanie trochę o tym i no i poszedłem. Zacząłem szukać sobie właśnie zleceń stricte z fizjoterapii, tylko że z tym tematem to jest taki kłopot, że klienci często chcą ludzi z wykształceniem właśnie w tym kierunku. No ja nie mam. No to myślałem sobie wtedy tak, no nie do końca mi chyba to idzie z tą fizjoterapią, więc może tutaj trzeba wziąć jakąś poprawkę, trzeba troszeczkę wymyślić to inaczej. No i pomyślałem sobie, że ja już w sumie pisałem felietony na temat życia osób z niepełnosprawnością dla Fundacji Avalon, którą polecam zresztą. No to myślę sobie, a może w copywritingu będzie zapotrzebowanie na pisanie właśnie tekstów o życiu osób niepełnosprawnych, no bo są czasami różne projekty dotyczące aktywizacji właśnie na rynku pracy takich osób z niepełnosprawnościami, albo na przykład miałem przyjemność pracować przy projekcie, który opowiadał o tym, że osoby z niepełnosprawnościami mogą podróżować, że jednak można jakoś te różne bariery dotyczące przemieszczania się pokonać, że na przykład są różne autobusy dla osób z niepełnosprawnościami, czy tam
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w autobusach, że na przykład jest podjazd, że możesz sobie wjechać do tego autobusu po prostu. No i różne tam podnośniki, żeby wózek wsadzić do tego autobusu i tak dalej. Pomyślałem sobie, że no to ja, jeżeli z tą rehabilitacją tak nie do końca, no to ja się zajmę może właśnie aktywizacją osób niepełnosprawnych i pisaniem konkretnie o osobach niepełnosprawnych. Zawsze we mnie była taka chęć robienia czegoś tak dla ludzi dobrego, żeby pomagać właśnie ludziom jakoś. No i myślę, że takie działanie właśnie na rzecz osób z niepełnosprawnościami jakoś, to będzie nie tylko korzystne dla mnie w tym względzie, że będę miał takie zlecenia i będę mógł pisać na taki temat, ale będzie to też korzystne pod tym kątem, że zrobię coś dobrego dla tych osób z niepełnosprawnościami i w ogóle dla wszystkich ludzi, że pomogę jakoś też wzbudzić taką większą otwartość na takie osoby, nie? I chciałem powiedzieć o tym, że tworzenie treści na taki temat, czy to o fizjoterapii, czy to o niepełnosprawnościach, to nie jest dla mnie tylko pisanie zleceń na copywriting, tylko to jest coś w rodzaju misji nawet. Mogę coś robić dla takich osób w takiej sytuacji podobnej do mnie, no bo jak wiadomo, copywriting nie polega na tym, żeby myśleć, co ja chcę, tylko polega na tym, żeby myśleć, co chce klient i czego chcą odbiorcy. No i ja ogólnie tak jestem trochę, że ja chyba czasami bardziej myślę o innych niż o sobie, ale to też jest przydatne w tym momencie, no bo właśnie skupiam się na tym, czego chcą moi odbiorcy, no i to mi pomaga też pisać teksty. Również te właśnie na ten temat fizjoterapii, który czuję, i ten temat niepełnosprawności, który też czuję, i to bardzo dobrze. No, robię ten temat dlatego, że to jest coś mi bliskiego i coś, co znam, ale nawet ważniejsze od tego, że to znam, jest to, że właśnie traktuję to tak osobiście bardziej, że to nie jest tylko pisanie zleceń, tylko właśnie robienie czegoś więcej. To ciekawe. Biorę to. Ja wiem, że to jest takie podejście trochę misyjne, takie z poświęceniem, ja nie wiem, czy to jest do końca dobre, bo tak jak się człowiek trochę za bardzo angażuje, to też nie do końca jest dobre, ale jednak z drugiej strony trzeba się zaangażować w to, co się robi, bo wtedy zrobi się to dobrze. Zresztą ty sam mówiłeś w jednym z filmików o tym zaangażowaniu, że copywriterzy robią na odwal. Na przykład nie przykładają się do tej słynnej terminowości, która nie powinna być zaletą copywritera, tylko powinna być po prostu tym, co copywriter ma zrobić i tyle, nie? A widzisz, zaangażowanie musi być. No i ja tutaj mam to zaangażowanie, bo to jest coś dla mnie ważnego, no i dlatego to robię. Wiesz, na forum literackim mieliśmy kiedyś coś takiego, takie zdanie, że jak piszesz dla pieniędzy, to nigdy nie napiszesz czegoś, co będzie tych pieniędzy warte, że to, że za tym musi iść coś więcej. Też nie chciałbym czynić tutaj z copywritingu jakiejś właśnie misji, ale to, co wybrzmiewa, i to nie tylko w rozmowie z tobą, to to, że po pierwsze człowiek lubi pisać, drugie chce pomagać klientom, nie chce tego, że skupia się tylko, ja zauważyłem, że jak ktoś się skupia tylko na tym, żeby dorwać zlecenie, wziąć kasę, napisać tekst, odesłać go i się ma, to wychodzi z tego kupa. I ta osoba bardzo często ma problemy ze znalezieniem zleceń. A w momencie, kiedy ty wiesz, że chcesz pomagać komuś, że to nie to, czego ty chcesz, bo ty chcesz, czego ludzie chcą. Zleceń, kasy, luzu, klientów, Bentleya i tak dalej, nie? Ale ludzie biznesu cały czas powtarzają, że pomóż ludziom dostać to, czego oni chcą, a wtedy ty dostaniesz wszystko, czego chcesz. Czy coś takiego. I to wybrzmiewa. A wiesz co? Chcę pociągnąć tę kwestię terminowości, o której teraz wspomniałeś, bo nie mam tego w skrypcie, ale w międzyczasie wyszła ta kwestia na LinkedInie, gdzie Michał Płomiński pisał, że 2 tygodnie po terminie tekst i no, bo ja jestem osobą z niepełnosprawnością i nie dowiozłem na czas, nie mogłem dowieźć na czas. Widziałem, że się wypowiedziałeś w tym temacie i chciałbym to tutaj przenieść na grunt tego odcinka. Co o tym sądzisz, że ktoś mówi, że jest niepełnosprawną osobą i dlatego nie dowiózł tekstu w terminie? Ostatnio natknąłem się na taką propozycję współpracy, którą ktoś umieścił na jednej z grup, i ta właśnie propozycja zaczęła się od słów: jestem samotną matką, mam trudną sytuację życiową.
No to ja sobie myślę, przykro mi, prawda? Tam kliknąłem, lubię to, żeby dać jakieś tam poparcie, bo ja to jednak zawsze, jednak jak ktoś ma problem, to staram się pomóc, ale nie pochwalam takiego działania właśnie. To nie jest dobre, bo to jest jednak takie branie zlecenia na litość. Wiesz, to jest tak, jakbyś napisał: proszę dać mi zlecenie, bo brakuje mi 10 złotych do zapłacenia za internet i muszę sobie dorobić tam parę groszy na szybko. No to przydałoby się. No to dajcie, nie? Daj zlecenie, nie? No nie, jeszcze wrócę do tego, skąd ja się wziąłem z copywritingu, tak na chwilkę, bo u mnie to nie było tak, że ja z dnia na dzień sobie pomyślałem, że zostanę tym copywriterem. U ciebie też tak nie było. Ty 10 lat byłeś na forum literackim i ćwiczyłeś swoje umiejętności pisania tekstów. Ja też od wielu lat piszę teksty. W ogóle moja mama mi zawsze i tata opowiadali, że moją ulubioną zabawką w dzieciństwie to była książka. I w ogóle ja od zawsze z tymi książkami jestem za pan brat, nie? I czytam sobie i piszę i szlifuję te umiejętności. Czyli to nie jest tak, że ja sobie o tak przyszedłem, nie? I chcę mieć zlecenie. Jak nie będę miał zleceń, to najwyżej napiszę, że jestem niepełnosprawny, biedny i w ogóle nie wiem, czy jutro na przykład będę w stanie wstać z łóżka, bo zrobiłem za mocny trening na nogi i mam zakwasy. Wracając, ja nie jestem takim gościem, który po prostu przychodzi i mówi: ja jest, wiesz, chcę zlecenie dostać i mam dostać. Za tym stoi jednak jakieś doświadczenie i jakieś te skillsy są tego pisania. U ciebie też te umiejętności są duże. Zresztą w ogóle chciałem cię pochwalić, napisać fantastyczną ostatnią ofertę w ogóle na grupie. Tak się powinno to robić. Ja też staram się pisać te oferty w ten sposób, że przedstawiam to, co ja mogę robić. Oczywiście, jeżeli piszesz ofertę do klientów, to ja uważam, że warto im się przedstawić w jakiś sposób, powiedzieć, kim ty jesteś i w ogóle. Odnośnie tego mówienia o niepełnosprawności, ja uważam, że warto powiedzieć klientowi o tym. Jeżeli na przykład te kłopoty zdrowotne mogą ci jakoś utrudniać pracę, no to warto na początku już powiedzieć klientowi, że jest taka sytuacja, że masz jakiś tam kłopot, żeby potem nie było po prostu jakichś tam niedomówień, jakiegoś przypału. A tutaj, w tym, co ty przytoczyłeś i co Michał powiedział, napisał, w ogóle pozdrawiamy Michała serdecznie. Ta osoba napisała, że właśnie ona przez te 2 tygodnie nie oddała tekstu i to było 2 tygodnie już za późno, a potem Michał jeszcze pisał, że to nie były tylko 2 tygodnie opóźnienia, że tam już wcześniej było coś uzgadniane, że trzeba będzie ten termin chyba troszeczkę wydłużyć. No i nadal ten tekst się nie pojawił, nie został napisany. No to już jest, widzisz, takie lecenie w ciula, że tak powiem brzydko. Ja nie jestem do końca pewny, czy ta osoba, prawda, rzeczywiście miała te problemy ze zdrowiem w tym momencie, bo powiem tak, zdanie nie chce mi się, można, czy tam nie chciało mi się, można napisać na wiele sposobów. Można na przykład napisać: byłem chory, zmarła mi babcia, musiałem pójść na pogrzeb. Albo na przykład grałem w League of Legends, to nie będzie dobry przykład. Ja nie wiem, na ile ta osoba rzeczywiście miała jakiś kłopot, a na ile po prostu sobie olała sprawę i tyle. Zresztą, jeżeli wystąpił jakiś kłopot zdrowotny, który zaczął przeszkadzać w tym pisaniu, wystąpiła jakaś sytuacja, przez którą możemy niestety się spóźnić z robotą, no to trzeba o tym powiedzieć temu klientowi, że no słuchaj, niestety taka sytuacja nastąpiła, że nie dam rady zrobić tego zlecenia. Ja mam na przykład takiego fajnego klienta, który zawsze zlecając mi zlecenie, pyta się mnie, czy ja będę w stanie wykonać to zlecenie, czy podejmuję się tego zlecenia. No i tu jest ta fantastyczna rzecz w copywritingu, że my wcale nie musimy brać zlecenia. My możemy odmówić zlecenie, jakby co, jeżeli nam się nie podoba, albo jeżeli wiemy na przykład, że nie damy rady go zrobić. Ale jeżeli już weźmiemy to zlecenie i potem okaże się, że jednak
chyba to na coś nam nie wyjdzie, no to możemy zawsze powiedzieć klientowi, no słuchaj, właśnie coś jednak mi nie pójdzie z tym zleceniem, no czy to nie będzie problemu, jeżeli ja dostanę na przykład jakiś większy termin, albo w ogóle napisać, no słuchaj, przepraszam cię bardzo, ale nie dam rady tego jednak zrobić. Ja raz tak zrobiłem, że właśnie miałem zlecenie, przyznam się, no i potem się okazało, czy to była taka współpraca, że najpierw zrobiłem bardzo dobrze oczywiście te pierwsze dwa teksty, ale potem się zdarzył tekst, którego ja nie, po prostu nie dałem rady zrobić. No i ja się przyznałem do tego, że ja tego tekstu nie dam rady jednak zrobić. Przeprosiłem też profilaktycznie, no bo jednak nigdy kultury osobistej za wiele. Zawsze się przyda jakieś tam słowo, tam wyjaśnienia i też kulturalne takie podejście do sprawy. Napisałem o tym, że nie dam rady i no jednak nie zrobię tego. A bałem się bardzo, że ten klient mnie strasznie zjedzie za to, że ja, wiesz, że ja mu napisałem, że nie, no jednak nie dam rady. A ten klient mi odpisał, że nie, no spoko, dobra, nic się nie dzieje, nie? Tak, o tak mogę parafrazując. Czyli widzisz, nic się nie stało. Ale dlaczego nic się nie stało? Dlatego nic się nie stało, że ja w porę napisałem klientowi, że nie dam jednak rady tego zrobić. A tutaj mamy sytuację, w której Michał słusznie się zdenerwował, bo na osobę niepełnosprawną też można się zdenerwować, bo to nie jest święta krowa. Tutaj było tak, że po prostu 2 tygodnie gościu się, powiedzmy, spóźnił ze zleceniem. Tak się nie robi, kurde, no powinien po prostu się usprawiedliwić wcześniej, powinien powiedzieć, że nie da rady, a ten po prostu olał sprawę tak, jakby myślał, że w sumie to, nie wiem, to jest w ogóle nic ważnego, że to, że on tego tekstu nie napisze, to przecież się nic nie stanie w ogóle. To nie jest tak, że ten zleceniodawca ma biznes i on musi zarabiać pieniądze i ten tekst jest mu potrzebny do tego, żeby utrzymać jakiś jego projekt, na którym on zarobi pieniądze. To nie jest w ogóle tak na pewno, nie? To oni to tak sobie tylko dla zabawy piszą. Jak ja mu tego nie napiszę, to się nic przecież nie stanie. No co ty, chłopie? A tu nie. Musimy sobie poważnie powiedzieć. Biznes jest biznes, jak to się mówi. Czyli masz po prostu zrobić robotę. Jeżeli przejmujesz robotę, to masz ją zrobić, a jeżeli jej nie zrobisz, to powiedz, że nie dasz rady i tyle. A tutaj było powiedziane, że to... Znaczy nie było nic powiedziane po prostu. A robota zostanie zrobiona. I to bardzo źle zrobione zostało, że gościu czekał 2 tygodnie z tym, żeby w ogóle się przyznać, że tego nie zrobi. To jest karygodne po prostu dla mnie i tyle. Ja mam taką kminę po prostu, nie? Że jeżeli ktoś jest w stanie, w ogóle nie, nawet inaczej, że jeżeli ktoś zarabia pisząc, czy to dyktuje głosówki do edytora, czy po prostu czy stuka w klawiaturę, to jednocześnie z definicji świadczy o tym, że jest w stanie napisać, słuchaj, potrzebuję jeszcze 2-3 dni na ten tekst, nie? Nie chcę ci dowieść tak. Gówna, bo robiłem tak wiele razy, wiedziałem po prostu, że nie jestem zadowolony z tekstu, nie dałem sobie dostatecznie dużo czasu, poprosiłem grzecznie klienta, czy mogę dostać jeszcze dzień, dwa na to, żeby go dopracować, nie, bo nie chcę oddawać czegoś poniżej jakości. Nigdy nie było problemu, nigdy nie było, jeśli to nie jest kampania, która jest, wiesz, wychodzi określonego dnia i teksty muszą być, bo idą reklamy i muszą być, no to jeżeli to jest artykuł na bloga, który może wejść w dowolną datę, to większość klientów nie robi z tego problemu. Mało tego, nawet szanują klienta, który ma jaja, żeby wziąć na klatę i powiedzieć, że się wywalił z terminem i poprosi jeszcze o 2 dni czy 3. Więc tutaj to jeszcze po fakcie, że jest chory. Jest to korciłoby mnie w takiej sytuacji, może to trochę brutalnie zabrzmi albo chamsko, poprosić o orzeczenie o niepełnosprawności. Że no, mówisz mi, że jesteś osobą niepełnosprawną, nie dowiozłeś, to pokaż mi. Tak samo jak miałem taką sytuację, że ktoś mi nie dowiózł tekstu. Po tygodniu piszę, że no słuchaj, ale gdzie jest tekst, nie? Chory byłem. Chory byłeś, kurde, pokaż mi zwolnienie lekarskie albo pokaż mi jakieś zaświadczenie, czy nie wiem, receptę z apteki, że byłeś chory. No faktycznie, no. Autentycznie chciałem to zrobić w ten sposób. Tutaj mamy właśnie ten przykład wykorzystywania tej swojej sytuacji w tych niecnych celach, niestety, bo widzisz, ja też korzystam ze swojej niepełnosprawności, mogę się przyznać to, ale ja to robię w dobrym celu, widzisz, ja staram się jednak też dobrze świadczyć o tych osobach niepełnosprawnych, robić jednak jakąś dobrą reklamę temu mojemu środowisku, ale widzisz,
Ja się staram o to, żeby ludzie dobrze kojarzyli takie osoby, żeby ludzie uważali, że te osoby niepełnosprawne są takie miłe i w ogóle fajne i kurczę, w ogóle tylko współpracować z taką osobą, bo w ogóle będziesz się z taką osobą wspaniale czuł. A potem przychodzi taki jeden z drugim i odwala taką krzywą akcję. To tak jak ty się starasz o dobre imię copywriterów, robisz dobre podcasty i te inne filmiki i wykonujesz też bardzo dobre zlecenia, a potem przychodzi jeden z drugim i odwala właśnie też takie coś, że ta dobra opinia o copywriterach, którą ty zbudowałeś, idzie w tym momencie się nie powiem co robić. I to jest tyle. No, przykra sprawa trochę też, no ale to co poradzimy? No, ludzi też nie zmienimy niestety. No. Ludzi nie zmienimy, ale my możemy być tacy, jacy jesteśmy. I to, co jak ktoś cię obserwuje, jak ktoś przebywa w mediach społecznościowych, to widzi, że pomimo tego, jak toksyczna wydaje się ta branża, pomimo tego, jak sfrustrowani ludzie nieraz się tam udzielają, ty zachowałeś optymizm, będąc w tej toksycznej branży. Jak żeś to kurde zrobił? Jak to jest możliwe, że będąc copywriterem wszystkim dobrze życzysz i chcesz jak najlepiej i nie wiem, nie wytykasz komuś przecinków, tylko widzisz same dobre cechy. Jak to zrobiłeś? No to prosto będzie mi opowiedzieć o tych przecinkach właśnie. No to ja sobie zdaję sprawę z tego, że mam swoje słabości i mam ich dużo. No i rozumiem, że ktoś też może mieć jakieś swoje właśnie te słabości, może coś źle zrobić. No i nie ma co człowieka za to piętnować przecież, no bo jeden dobrze potrafi na przykład, nie wiem, rysować, drugi umie śpiewać, a trzeci umie, nie wiem, rozwiązywać matematykę. Ale te osoby też mają też rzeczy, których kompletnie nie potrafią robić. A też to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie jest dobry w pisaniu, to nie może na pewno zostać copywriterem, bo pisania się można nauczyć. Ja jestem przykładem, że się możesz nauczyć jednak pisać i to bardzo dobrze, bo moje pierwsze teksty, te opowiadania były po prostu okropne. Tam technicznie się nic nie zgadzało, tam przecinki się w ogóle nie zgadzały i w ogóle się nic nie zgadzało. Ale widzisz, nauczyłem się. No i teraz piszę, no czyli można. Czyli nie ma co ludziom podcinać skrzydeł, no bo ty też byłeś na tych forach literackich, no i widziałeś, co się działo czasami. Jak na przykład ktoś opublikował opowiadanie i tam posypywały się hejty. No to mogło się wydarzyć coś takiego, że ktoś w ogóle zrezygnował ze swoich marzeń, a wcale nie było wykluczone, że ten ktoś zostanie w przyszłości dobrym pisarzem, tylko po prostu te hejty go zjadły i sobie odpuścił. Czy tam na przykład sportowcy sobie też odpuszczali wielokrotnie, mimo że się starali bardzo, ale ktoś im na przykład powiedział, że nie, ty nie masz rady, nie dasz rady, bo tam nie masz, nie wiem, szybkości odpowiedniej, czy tam genetyki nie masz takiej do tego sportu, więc i tak nic z tego nie będzie. No i ktoś jak dostaje wiadomość, że w ogóle jesteś cieniasem i w ogóle nic z tego, no to jeden się podniesie, a drugi pomyśli, a pierdziele, nie robię, nie? No i ja nie chcę, żeby ludzie właśnie tak zrezygnowali z tego. Ja zawsze kibicuję, nawet jeżeli ktoś nie może czegoś robić, widać, że sprawia mu to trudność, no bo może na początku będzie ciężko, bo zawsze jest ciężko na początku, ale potem już będzie dobrze, jeżeli poćwiczysz, tylko musisz w to włożyć wysiłek, ale ktoś musi ci pomóc w tym wysiłku. No i ja staram się pomagać. To dobre słowo dawać, żeby ludzie się nie zniechęcali jednak, no bo zawsze można spróbować, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, już powiedziałem. Z tą pozytywnością to u mnie to nie jest do końca tak naprawdę, bo mnie też się często zdarzają różne tam gorsze dni, w ogóle jakieś smutki i inne takie różne, że się przejmuję różnymi rzeczami i tak dalej, ale ja zawsze chciałem być dobrym człowiekiem i w ogóle to jest dla mnie najważniejsze i dlatego staram się z myślą o innych ludziach właśnie publikować te takie posty właśnie pozytywne, czy pisać też te wiersze, które dają ludziom tam jakąś energię pozytywną.
No bo myślę o tych innych ludziach, żeby jednak im było dobrze, prawda? I skąd jeszcze ta pozytywność, można powiedzieć? No też z tych problemów zdrowotnych, z tych już różnych przeżyć niezbyt pozytywnych, bo jak ci się jedna jakaś nieprzyjemna sytuacja w życiu stanie, to się tym strasznie przejmujesz. Myślisz sobie, kurde, to już jest koniec świata, nic już nie będzie. Jak ci się druga taka trudna sytuacja wydarzy, to się przejmujesz, ale to już w sumie to już się wydarzyło, coś podobnego. Ty no też się źle czujesz wtedy, ale w sumie nie aż tak. A jak ci się już trzecia wydarzy sytuacja, to już masz takie, w sumie takie życie. No i takie życie, już się tym tak nie przejmujesz. Po prostu no, robisz dalej coś tam swojego i tyle. Oczywiście, no zawsze człowiekowi jest smutno, jak się coś złego wydarzy, ale no, ale w pewnym momencie już się uczysz, że po prostu tak czasami w życiu bywa i tyle. No to muszę powiedzieć, że w zasadzie to ja tej toksyczności środowiska copywriterskiego jakoś nie doświadczyłem tak jakoś strasznie dużo. Bardziej to było tak, że ludzie jednak mi kibicowali. Ale tak sobie myślę, dlaczego ludzie mnie wspierali w copywritingu i w ogóle byli dla mnie w porządku? No bo ja po prostu nie udaję nikogo, nie owijam w bawełnę. Od razu powiedziałem, jaką mam sytuację, od razu pokazałem, jaki jestem. Też pokazałem tę swoją pozytywność jakoś i że jestem też otwarty na to, żeby też komuś innemu pomóc. No i ludziom się widocznie to spodobało, bo też ludzie lubią, jeżeli jesteś prawdziwy, jeżeli jesteś sobą. Na przykład to, że piszę te swoje wiersze, to też pomaga mi być pozytywnym, bo to jest taka też dla mnie terapeutyczna właśnie sytuacja, że ja sobie to robię tak dla siebie, żeby też samego siebie troszeczkę pocieszyć. No i właśnie moja twórczość mi też pomaga właśnie być pozytywnym i otwartym na drugiego człowieka. No i jeszcze wrócę do Nika Wójcica i jego religijności. No to właśnie ta moja religijność właśnie też mi pomaga być dobrym człowiekiem, no bo nasza religia głosi właśnie to, żeby być dobrym. Nasza religia chodzi o chrześcijaństwo. Oczywiście. Znaczy może ktoś inny coś innego, ale no. Jesteśmy też uczeni właśnie przez tę religię bycia dobrym człowiekiem. No i ja się staram takim być. No a ta pozytywność też może być po prostu wrodzona we mnie, że po prostu tak mam, nie? Że nie wiem nawet z czego to może wynikać do końca. Ale kolejny powód, jaki mogę podać, no to to, że trafiłem na fajnych ludzi też w życiu też częściowo, no bo też trafiłem na takich niefajnych, którzy mi przeszkadzali w życiu bardziej niż pomagać, ale trafiłem też na takich, którzy mi pomagali. No i też mam tę umiejętność skupiania się jednak na tych pozytywnych stronach życia. I to też wynika z tych sytuacji, kiedy miałem bardzo poważne problemy ze zdrowiem. Możesz się skupić na tym, że sytuacja jest ciężka i że może być źle, ale możesz też podejść pozytywnie i pomyśleć sobie, że jak będę ćwiczyć dużo i jak będę dbać o siebie w miarę i w ogóle będę miał dobre nastawienie, no to ta zła sytuacja się jednak dobrze potoczy. No to jest takie tam wierzenie w ogóle w cuda troszeczkę też czasami może, ale warto jednak mieć to pozytywne nastawienie, bo wtedy człowiek jednak się sobie myśli, że będzie dobrze, no i może będzie rzeczywiście dobrze. A jeżeli się załamiesz, no to od razu ci się odechciewa wszystko robić. To też właśnie jest wymuszone u mnie przez te moje problemy zdrowotne, żeby myśleć pozytywnie, no bo jeżeli siądziesz i w ogóle załamiesz ręce i sobie pomyślisz, kurde, nic z tego, no to nic z tego rzeczywiście. No. W ogóle wielkim problemem osób z niepełnosprawnościami jest to, że one popadają właśnie w te stany właśnie depresyjne, bo się poddają właśnie, bo nic nie robią za bardzo ze sobą, żeby się czymś zająć, bo siedzą w domu właśnie cały czas. No i u mnie jest ta też chęć właśnie działania i to też mi daje pozytywność. Jeżeli zrobisz coś pożytecznego dla kogoś, na przykład coś miłego, nie wiem, napiszę dla kogoś nawet wierszyk z dedykacją, żeby się komuś zrobiło miło, bo ja lubię jak komuś jest miło, no to od razu ja się czuję bardziej dowartościowany i od razu jest mi fajnie, bo zrobiłem dla kogoś coś dobrego. No i też to dawanie tych dobrych gestów ludziom, to dobro dla ludzi też cię nastraja pozytywnie, bo możesz komuś sprawić radość, no i wtedy ty też się cieszysz automatycznie. Długo się nad tym zastanawiałem, skąd mi się to wzięło wszystko, ale
Myślę, że też na pewno rodzice, może moja mama też mi tak zawsze wpajała to, żeby być miłym dla innych, na pewno to też pomogło. I to, że się mną mama zajmowała zawsze i brat, i tata, i w ogóle, i że miałem też, wiesz, pomoc jakoś w rodzicach, to tak sobie myślę, że jednak może być dobrze zawsze. Chociaż też to moje podejście do życia nie jest jakieś super pozytywne tak naprawdę, bo ja generalnie to uważam, że życie jest męczące i w ogóle bolesne i nieprzyjemne, ale za to mam pozytywne podejście do ludzi, bo tak mówiliśmy o tym misyjnym podejściu właśnie do życia, to tutaj też właśnie mam sobie wyznaczyłem to zadanie, żeby właśnie być tym wsparciem dla innych. Też Nick Vujicic o tym opowiadał, bo zrobiłem sobie research specjalnie o tym, bo mi wspominałeś o tym Niku, że porozmawiamy i zrobiłem sobie research z jego wystąpienia, to on opowiadał właśnie, że natchnęło go to, żeby być cudem dla innych ludzi, żeby nie czekać cudu, czyli w jego mniemaniu wtedy tego, że mu te ręce odrosną i nogi, tylko żeby to on był tym cudem dla innych, czyli był przykładem dla innych ludzi, tym pozytywnym, że to dobro istnieje jednak, że można coś jednak ze sobą zrobić dobrego. No i ja właśnie też tak się staram, być tym dobrym człowiekiem przede wszystkim. No bo czy ja jestem taki pozytywny, to właśnie powiedziałem nie do końca czasami. No ale w życiu tak bywa, że nie chodzi o ciebie czasami, tylko chodzi bardziej o kogoś innego. No i właśnie staram się dla innych ludzi tak być pozytywny, żeby sprawiać innym radość. I to mnie też trochę tak napędza właśnie do życia. No i tutaj mamy chyba właśnie istotę tego tematu, że bardziej dla kogoś, dla innych niż dla siebie. Chociaż dla siebie też staram się coś robić, wiadomo. Znaczy dla siebie też to jest pozytywne podejście, no bo ja nie chcę się załamywać tymi moimi kłopotami, tylko chcę jakoś tam szukać dobrych stron. Też zamiast się cały czas załamywać, że nie mogę sobie znaleźć żadnej pracy, bo jestem niepełnosprawny, bo się nie nadaje do tego, do tamtego, to pomyślałem, że poszukam sobie jednak czegoś, do czego się nadaje. No i znalazłem. No i tu jest skupienie na tej dobrej stronie życia. No bo jakbym się skupił na tej negatywnej stronie, że tego nie mogę, tamtego nie mogę, to właśnie pewnie skończyłbym w ten sposób, że też bym się załamał i tyle by z tego było. To jest ciekawe, że energia idzie tam, gdzie idzie nasze skupienie. I na przykład to, co powiedziałaś o rodzicach. Moja mama dużo narzekała. Ona wiecznie zrzędzi. Ja teraz też zrzędzę. No. Oduczam się tego, ale nadal sporo zrzędzę. Ale będę się starał zrzędzić mniej. Bo jak przeczytałem T. Harva Ekera, Bogaty albo Biedny, tam jedną z różnic pomiędzy ludźmi bogatymi a biednymi było to, że po pierwsze bogaci nie zrzędzą, a po drugie, że raczej myślą właśnie optymistycznie. Że No. okej, coś tam może się zesrać, ale co ja mogę zrobić, żeby wyciągnąć z tego coś dobrego? I ten temat poszukiwania pracy, bo następne pytanie, bardzo ważne pytanie jest o to, jaki jest twój ulubiony sposób pozyskiwania klientów? O, to tutaj coś mi przypomniałeś. Jeszcze dopowiem do poprzedniego pytania. Życie składa się z rzeczy, które ci się przytrafiają i tego, co z tym robisz. Bo wbrew temu, co się teraz popularnie mówi, uważam, że są rzeczy niemożliwe, niestety. No, na przykład, jeżeli urodzisz się niepełnosprawny, no to nie możesz już tego odkręcić, to już tak ci zostanie do końca życia, niestety. No, nic z tym za bardzo nie zrobisz. No i tutaj chodzi o to, żeby właśnie w tej sytuacji zrobić coś takiego, żeby mieć do tego dobre podejście, żeby coś z tego jednak była jakaś korzyść, no bo no znalazłeś się w tej sytuacji i nie możesz jej już odkręcić, więc trzeba teraz pogodzić się z tą sytuacją przede wszystkim, a później zrobić coś, co możesz zrobić w tej sytuacji, żeby jednak coś pożytecznego dla tego świata i dla siebie zrobić. No. Mój ulubiony sposób pozyskiwania klientów, no to powiem ci, nie mam jednego. Teraz bardzo polubiłem na przykład LinkedIna. Publikuję na LinkedInie praktycznie codziennie, nawet po parę postów czasem. No i tam się zdarza nawet czasami, wiesz, że ktoś się odezwie do mnie nawet, że hej, czy może chciałbyś coś tam podziałać ze mną? Jakby coś, to ja ci coś zlecę chętnie czasami. No to okej, bo tutaj możemy też
na tym LinkedInie budować relacje. I to jest fajne, bo też poznajesz ludzi, a ja lubię poznawać ludzi. Między innymi też dlatego, że dużo czytam i lubię poznawać historię. Ten LinkedIn pozwala mi też budować markę osobistą, co też jest bardzo ważne, ale też można sobie poszukać klientów, bo tutaj znowu mój brat mnie natchnął, bo mi powiedział, że on to głównie jako programista znajduje pracę na LinkedInie. No to mnie natchnęło, ej, no to może ja też tak zrobię. No i już parę razy się udało coś tam fajnego nawiązać, już będziemy może działać kiedyś. No i także LinkedIn. Ale teraz jeszcze jeden sposób. Bardzo lubię też wysyłać maile do klientów po prostu. Tam się przedstawić, napisać co robię, co to daje klientowi i że bardzo chętnie nawiążę współpracę i takie tam. Z tymi wysyłaniem tych cold maili jest taka u mnie śmieszna sytuacja, że ja po prostu myślałem, że wszyscy tak robią, że to jest po prostu taka zasada, że tak się zdobywa klientów. Potem wszedłem na grupę facebookową i patrzę, ktoś napisał właśnie tekst, no posta o tych cold mailach, czy copywriterzy tak robią i czy w ogóle można tak robić. No to tam nawet się posypały takie komentarze, proszę ja ciebie, mój drogi, że niektórzy uważają, że to w ogóle nie wolno, że to nielegalne tak do końca jest, bo ktoś się obrazi, jak ktoś może nawet pozwać człowieka chyba, jak on wyśle cold maila, no to nie wolno coś. Więc sobie myślę, jak to? Ej, to nie jest tak, że to tak się robi po prostu, że te cold maila ludzie wysyłają? Nie, okazało się, że jednak to nie jest tak. Okazało się, że copywriterzy tak ogólnie, że najpopularniejszym sposobem jest napisanie pod ofertą zlecenia brief. No ale ja uznałem, że ej, no to ja tak chyba nie będę robić, bo to tak nic nie mówi ani o mnie, ani o tym kliencie, to tak bycie kotem w worku i branie kota w worku. Ale pomyślałem sobie, że te grupy na Facebooku też są spoko i lubię czasami puścić posta swojego, swoją ofertę współpracy. Tak, żeby się nawet profilaktycznie tylko przypomnieć, że jestem. Nawet nie chodzi o to, że potrzebuję na już zlecenia, bo teraz ja właśnie nie czekam na to, aż nie będę miał zleceń, tylko sobie czasami coś tam wysyłam, jakoś maila czy coś, żeby w razie czego może coś nowego się nagrało, jakiś nowy klient, bo w copywritingu to różnie bywa, czasami się jakieś zlecenia, znaczy ta współpraca się zerwie, czasami się nawiąże coś nowego i trzeba, warto mieć coś w razie czego pod ręką. No. No to ja czasami, reasumując, czasami sobie coś tam puszczę na grupie na Facebooku albo odpowiem, czasami wyślę maila też, czasami często na LinkedInie, ale też na LinkedInie czasami szukam, może ktoś coś zaoferuje, czyli nie mam takiego ulubionego, korzystam z wielu sposobów, z kilku. No i takie podejście też polecam, jednak nie koncentrować się tylko na jednym, tylko no, obrać sobie nawet kilka tych sposobów najlepiej, no bo jak jeden nie zadziała do końca, no to może ten drugi bardziej zadziała, no także w sumie nie mam tego ulubionego, chociaż nie, no dobra, żeby tak odpowiedzieć na pytanie, powiem, że ten LinkedIn, bo teraz strasznie lubię tego LinkedIna. Akceptuję. No. Teraz jak już mamy ulubiony sposób zdobywania klientów, to mi powiedz, jaki był najtrudniejszy tekst, jaki w życiu pisałeś? Najtrudniejsze teksty, które pisałem, to były te pierwsze teksty, które pisałem w copywritingu. A dlaczego? Dlatego, że wtedy nie wiedziałem jeszcze, jak się te teksty pisze, nie wiedziałem w ogóle, na czym to polega, nie wiedziałem, o co chodzi. No ale potem napisałem pierwszy tekst, drugi tekst, trzeci tekst. No i potem dochodziło do mnie po jakimś czasie, jak to się robi, o co chodzi w ogóle i dzięki tym umiejętnościom, których nabierałem z czasem, zaczęło mi być łatwiej. No i tutaj chciałbym dać lekcję copywriterom, że na początku będzie trudno, co prawda, ale potem już będziecie wiedzieli, co robić, potem już troszeczkę tych umiejętności nabierzecie i wiedzy, no i zrobi się łatwiej. I właśnie taką chciałem tutaj udzielić odpowiedź, że najtrudniej to w sumie było na początku. Zwłaszcza, że jeszcze był ten stres, czy ja sobie poradzę. A teraz to w sumie wiem, że sobie radzę, więc... Ciekawe, taka odpowiedź jeszcze nie padła. Zazwyczaj to jest, wiesz, że... O kurde, wziąłem takie zlecenie, co wydawało mi się, że coś wiem, ale no jednak nie wiem i tak się męczyłem. Z tym jak Alina Windyga-Opińska, jak robiła raport o zdrowej żywności czy coś, że 2 tygodnie pracy i
No. Zlecenia spoza specjalizacji. Także ciekawe, te pierwsze teksty, ta odpowiedź jeszcze nie padła, myślę, że to będzie otwierające oczy. No. Teraz moje ulubione pytanie chciałem zapytać ciebie o najgorszego klienta, bo klienta, którego najgorzej wspominasz, ale ty jesteś pozytywnym człowiekiem, więc może spytam o klienta, który cię najwięcej nauczył biznesowo. O, odwróciłeś pytanie. Nie, jednak wiesz co, chciałbym odpowiedzieć, jeśli pozwolisz, o tych najgorszych sytuacjach, bo tu też będzie lekcja dla copywriterów, ale powiem szybciutko. To było tak, że miałem niestety klienta, który próbował mi nie zapłacić. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że miałem klienta, który mi obiecał w ogóle super współpracę, że tam 1000 zł miesięcznie będę miał i to było z branży medycznej, którą bardzo chciałem robić. No i zgodziłem się na tę współpracę, po czym kontakt się urwał. No i to mnie tak podłamało trochę na chwilę, ale pomyślałem sobie, nie no w sumie to się może zdarzyć czasami, no. No i jednak postanowiłem robić dalej to, co robię. No więc chciałbym powiedzieć, że takie sytuacje będą się zdarzały. No ale nie przejmujcie się, tylko po prostu róbcie dalej, no bo raz się zdarzy fajna rzecz, raz się zdarzy mniej fajna. No ale to od was zależy, czy wy będziecie to robić. To nie jest tak, że klient wam zabroni nagle coś w ogóle, że nie, ten tekst jest słaby, weź się w ogóle za to nie bierz, albo nie wiem, albo zaproponuje ci coś, po czym w ogóle wycofa się z tego, to ty sobie pomyślisz, a kurde, to może ja już się do tego nie nadaję. Oczywiście, że się nadajesz, tylko do różni są klienci i różne są współprace i też nie ma to się za bardzo przejmować, tylko trzeba robić. No i też trzeba wyciągnąć wnioski, żeby się też nie pchać we wszystko, tak bez namysłu, tak sobie teraz pomyślałem, no bo właśnie może się źle skończyć, może się ta współpraca jednak zepsuć. No, także tyle powiedziałem. Mogą się zdarzyć trudne sytuacje w tym zawodzie, trzeba być na to przygotowanym. No, a drugie pytanie, ten, który mnie najwięcej nauczył, no to tutaj też ci nie powiem konkretnie niestety, bo każdy mnie uczy czegoś. Każde zlecenie jest kolejnym zdobyciem jakiegoś tam kolejnego levelu, jakiegoś tam kolejnej jakiejś umiejętności. Wiesz, ostatnio co mnie tak dużo nauczyło? Wiesz co, miałem współpracę, na przykład powiem ci konkretnie, żebyś był usatysfakcjonowany jednak. Za przykład podajmy tutaj moją współpracę z pewnym browarem, napisanie artykułów. To było dla mnie absolutnym w ogóle zachwytem i zaskoczeniem jednocześnie. Ten browar postanowił wysłać mi w prezencie paczkę ze swoim piwem tam do degustacji, że żeby mi się lepiej pisało, napisali. No ale to sobie myślenie, no nie będę po alkoholu pisał. No ale dobra, clue tej całej sytuacji. Doszło do tego, że nie tylko dostałem zlecenie, a nawet więcej niż jedno tam było zlecenie, ale dostałem też prezent od klienta, co jest w ogóle niesamowite. I ty tu mówiłeś o tym buście w karierze, o tym, co cię nakręciło, że jeszcze bardziej zapragnąłeś to robić. No to tutaj ta sytuacja mnie tak bardzo zachwyciła, że nie tylko klient chce ze mną coś robić, ale on nawet mi daje prezent na zachętę, można wręcz powiedzieć. Kurczę, że tak się da w ogóle, że ktoś mnie tak docenił. Po prostu byłem zachwycony z tego powodu i tak mi to zrobiło taką przyjemność, że naprawdę uznałem, kurczę, jak ludzie mnie tak doceniają, to chyba rzeczywiście to jest to, co ja mam robić, nie? Taka była sytuacja. A też miałem na przykład takie sytuacje, że klienci mi odpisywali, tu też będzie coś może mądrego, że teraz nie podejmą ze mną co prawda współpracy, bo nie mają zapotrzebowania albo mają już ludzi dosyć, ale fajne piszę teksty w sumie. No i to, że fajne teksty piszesz, to jedno zdanie, to jedno docenienie, to mi tak dało też do myślenia, że kurczę, ktoś mi tak coś miłego napisał, ale fajnie. To mnie tak zachęcało właśnie do tej dalszej pracy i też wspomagało tę moją pozytywność widocznie, bo ktoś mi jednak coś miłego napisał, to zawsze jest takie fajne. Tak to dodaje skrzydeł, naprawdę. Mam jednak co jakiś czas tych klientów. Jednak ci klienci nie uciekają ode mnie z jakiegoś powodu. To też jest fajne i czasami ja tak sobie myślę, kurczę, nie jestem prawdopodobnie najlepszym copywriterem czy coś tam. Nie mam jakichś super umiejętności może, ale jednak ludzie chcą ze mną pracować. No, to jest też satysfakcjonujące, że ty nie musisz być tym najlepszym. Ty nie musisz mieć jakichś niesamowitych skillsów czy tam jakiejś wiedzy. Może być tak, że ty masz coś w sobie takiego, że ludzie będą chcieli z tobą coś robić. No.
No i ja sobie tak te wiele rzeczy, o których powiedziałem, sobie uświadomiłem. Zostałem parę razy doceniony tak ładnie. No i to mnie tak naprawdę nauczyło też, że robię rzeczywiście coś, co się może przydać ludziom i co się ludziom podoba. A co mnie dużo nauczyło, no to no dobra, powiem, no ten podcast Daniela Bartosiewicza to mnie tak dużo nauczył, słuchajcie, że kurde, to nie ma lepszego podcastu w ogóle nigdzie na świecie. No jak oglądacie jakieś inne podcasty, to weźcie, przestańcie i idźcie, oglądajcie Daniela, bo Daniel to w ogóle takie podcasty. Nie no, jak oglądacie coś innego, to oglądajcie, żartuję. No ale nie no, twój podcast też mnie nauczył bardzo dużo. I w ogóle ludzie, którzy publikują na LinkedInie, też mnie dużo uczą. Ja się w ogóle dużo uczę, może czasami nawet za dużo siedzę na tych social mediach i tak dalej. Jest tak dużo dobra w ogóle wśród tych ludzi i oni tak dużo uczą dobrych rzeczy. Każdego dnia teraz można tę wiedzę zdobywać, że naprawdę ja się dziwię tym osobom, które w ogóle, widzisz, mają na przykład za darmo możliwość sobie wziąć jakiś kurs, a i tak nie biorą tego kursu. Nie wiem dlaczego. Przecież ty na przykład robisz tyle dobrego, a ludzie w ogóle z tego nie chcą, niektórzy korzystać, ale zresztą, jak już wspominaliśmy, no ludzi za bardzo nie zmienimy, to nie chcę robić co tam chcą. Ja się cieszę w każdym razie, że są tacy ludzie jak ty i na przykład inni ludzie, którzy chcą się dzielić wiedzą i można się uczyć od tego. To takie to miłe słowo, co boostuje, tak? Biorę, to zapisuję, wytnę sobie to i sobie zapiszę. A to, co powiedziałeś, bo też ciekawostka, pierwszy raz w tym roku dostałem od klienta prezent na koniec roku, na święta. Musiałem trochę czekać, bo sąsiad odebrał paczkę, a sąsiada nie było i dostałem naprawdę, no, to robi fajną robotę. No. Ale też to, co często się w copywritingu dzieje, że przykładowo robisz zlecenia, robisz klientów, masz tych klientów, załóżmy, 10 w miesiącu, nie? I tak. 9 jest przezadowolonych, jeden cię zjebie i ty myślisz sobie wtedy, kurde, Boże, jestem słabym copywriterem, jestem do dupy, ja się do tego nie nadaję, może ja to rzucę, bo ten klient był taki niezadowolony. I wtedy, co jest dla mnie, to jest niesamowite, bo masz 90% zadowolonych klientów, to jest rewelacyjny wynik. Jeden klient jest niezadowolony i ty się skupiasz na tym jednym kliencie, który jest niezadowolony, zamiast cieszyć się z tych 9 i szukać kolejnych takich 9. No come on. No właśnie. Mnie to kiedyś, wiesz, wchodziło na banie, ale teraz już się z tego wyleczyłem, no bo pomyślałem sobie w ten sposób. Cały czas robię robotę tak samo dobrze, jak potrafię. Cały czas robię ją na maksimum swoich możliwości. Jeden klient jest zadowolony, drugi nie. Tak. No to pytanie brzmi, czy to ze mną jest coś nie tak, czy z klientem? No i tak pomyślałem, kurczę, chyba nie ze mną. No czasami tak jest, że klienci też trochę za dużo może wymagają albo wymagają różnych rzeczy, których my nie możemy zrobić, albo w ogóle nam nie wytłumaczą dokładnie, o co chodzi, a potem mają pretensje, że nie czytamy w myślach. No niestety trzeba, tak jak powiedziałem, no, brać poprawkę na to, że mogą się różne nieprzyjemne sytuacje zdarzyć w tej branży i tyle. No. Też powiedziałem o tym koncentrowaniu się na pozytywach. Też mi się zdarza czasami właśnie głupoty myśleć, że coś tam ze mną jest nie tak, czy w ogóle, że to życie jest takie niefajne, a zapominam wtedy o tym, że jednak mam jakieś dobre rzeczy i to dużo mam tych dobrych rzeczy w życiu. No także no, czasami coś tam nam się dzieje w tych głowach, że zapominamy właśnie, jak trzeba myśleć i wiesz, i wszystko się wtedy tak rozwala. Ale tutaj musimy ludziom wbić do głowy ostatecznie, że skupiajcie się na pozytywach. Te negatywne rzeczy to w sumie nie mają za bardzo znaczenia. Teraz może jest trochę gorzej, ale wszystko się zmieni na pewno zaraz. Bo życie jest zmienne. Raz jest tak i co? Trzeba się przyzwyczaić do tego i iść dalej. Mamy to, Tomasz, mamy to. Mamy 1,5 godziny pozytywnego materiału. Wow, poszło. I ostatnie pytanie. Gdzie cię można znaleźć w internecie? No to najlepiej chyba na LinkedInie, na Tomasz Socha po prostu sobie wpisać i będę. Ewentualnie na Facebooku też jestem Tomasz Socha, ale to jest prywatny profil, ale można sobie wejść, bo tam wiersze publikuję, można sobie poczytać. Na Instagramie jestem Tomasz Socha 92, też można, tam sobie głównie wiersze wrzucam, ale można sobie też poczytać. Ale myślę, że najlepiej ten LinkedIn tutaj zareklamuje Tomasz Socha po prostu. Ja też reklamuję, też polecam, czytam pozytywne rzeczy i co? Ja za dzisiaj ci dziękuję w imieniu widzów, w imieniu słuchaczy. Życzę wszystkiego dobrego.
żeby tych pozytywnych aspektów do skupiania się na nich było jak najwięcej. I tak, dobrego dnia ci życzę. Dobrego dnia i dla ciebie, Danielu, drogi, i dla wszystkich naszych drogich copywriterów i nie copywriterów, bo różni ludzie tutaj mogą trafić. Zapraszamy oczywiście. I najważniejszą rzecz, którą chciałem powiedzieć, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie. No. Dobre, mój człowiek. No, siema.